Dobra. Halo, halo, witam ciepło i serdecznie moją załogę. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i mamy podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Cześć droga załogo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. I tak, mam niebieskie włosy dla osób, które nie widzą na żywo. Co chcę Wam powiedzieć, to jest podcast numer jeden dla kobiet, dla osób już teraz, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli jesteś taką osobą, to wspaniale, że jesteś. Dzisiaj będziemy mówić o zaskakujących nawykach w trakcie odchudzania. Buch! I jak zawsze, na samym początku, jak jesteś na żywo, to pamiętaj o tym, żeby się przywitać, żeby dać znać w komentarzu, skąd jesteś. Ja serdecznie Was pozdrawiam z Warszawy. Ostatnio dużo osób mnie pytało, skąd ja pochodzę. Ja pochodzę z małej miejscowości w Małopolsce, która nazywa się Krzykawa. W międzyczasie po studiach jeszcze dużo mieszkałam za granicą, pracowałam w turystyce. Kilka lat w Anglii spędziłam, aż po śmierci mojej mamy zamieszkałam w Warszawie. I bardzo mi jest tutaj dobrze. Dobra, także dajcie mi znać. Cześć Śląsk, ja studiowałam w Katowicach na AWF-ie i na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, więc bardzo lubię. Dajcie mi znać w komentarzu, kochana załogo, jak się masz i czy masz jakieś pytanie. No i oczywiście, skąd jesteś? Ja Was bardzo serdecznie witam. Jest tutaj ekipa z różnych miejsc, z różnych krajów nawet. Ostatnio nawet musiałam mojej żonie, mojej przyjaciółki tłumaczyć, nagrywać o tym, o czym ja mówiłam właśnie w podcaście. Które mieszkają w Kanadzie, więc bardzo mi było miło. Dobra, kochana załogo, witam Kraków, witam Białystok, Libiąż, Skórzew, super, że jesteście. Okej, moje drogie, Kraków, dobra, to już mówiłam, fajnie, Poznań jeszcze jest, Ożarów Mazowiecki, Grudziądz, no rewelacja, Białystok, to już mówiłam, super, fajnie, że jesteście. I kochana załogo, pamiętaj zawsze, że jeżeli masz jakieś pytanie, warto jest je zadać, ja pod sam koniec będę do nich wracać. A teraz chciałam opowiedzieć o kilku takich ważnych rzeczach. Warszawa też pozdrawiam, brawo. Po pierwsze, to jest takie, że ja na przykład jako przedsiębiorca nie mam takiego nakazu do tego, żeby robić badania. I postanowiłam ostatnio też przez namowę jednej z dziewczyn tutaj w mojej społeczności zrobić sobie badania. I dzisiaj właśnie poszłam na badania krwi, moczu z markerami nowotworowymi, także cały kompleks takich rzeczy. I chciałam Wam po prostu też przypomnieć i powiedzieć, że warto jest się badać. Dobra, witam Was, kochana załogo. Łyczek kawy i lecimy dalej. Szczególnie wiecie, takie osoby, które mają jakieś choroby w rodzinie, w genach, czyli jakby większość z nas, to warto jest się badać. Dobra, więc lecimy sobie teraz z tematami, czyli ten temat dzisiejszy to są zaskakujące nawyki w trakcie odchudzania. I tu od razu Wam powiem, że przygotowałam dla Was, będąc dzisiaj w centrum, też taką rolkę i ona też wląduje przez następnych kilka dni. Ta druga rolka popołudniowa to będzie właśnie w temacie też zdrowych nawyków. Dobra, już przydługawy wstęp, zaczynam trochę nudzić, więc lecimy sobie dalej z tematem, czyli... Teraz większość osób wydaje się, że żeby się odchudzić, czy żeby dobrze się odżywiać, to trzeba kończyć dietetykę, żeby ćwiczyć fizjoterapię, żeby jeść witaminy, to trzeba być po farmacji, nie? I większość osób teraz po prostu tak się zastanawia, analizuje wszystko po prostu pod każdym kątem i przez to mamy tak zwany analysis paralysis. Staramy się z każdej strony wszystko po prostu zrozumieć, przeczytać, dowiedzieć się i bardzo często blokuje nas to w tym, żeby ruszyć tyłek i coś zrobić. Więc ja... Tak, kochani, transmisja jest zapisywana, później ona znajduje się na moim YouTubie Anna Sośnierz Trenerka i na Spotify czy Apple Podcast jako podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Lecimy dalej. Więc wydaje nam się, że to wszystko jest takie mega trudne i nie wiadomo, co trzeba zrobić, żeby po prostu być w dobrej formie i żeby się odchudzić, nie? Ale popatrzcie, kochani. Jest taki fajny cytat, że właśnie osoba inteligentna to jest osoba, która jest w stanie trudne rzeczy powiedzieć w bardzo prosty sposób. I dzisiaj
Tak, zapisuję transmisję, tak jak mówiłam, One Skarby będzie tutaj zapisana, będzie później w formie podcastu na Spotify, Apple Podcast i na moim YouTubie, więc śmiało, jeżeli musicie coś zrobić, lecieć, to zrozumiem, wybaczę, tylko warto jest później wrócić do tego. Więc takim dużą umiejętnością osoby, która jest osobą inteligentną, to jest to, żeby tą trudną swoją wiedzę przytoczyć w sposób jak najprostszy, nie? I chcę Wam dzisiaj po prostu rozłożyć na takich 5 małych nawyków. Ja sobie zawsze robię notatki, zazwyczaj, nie? Na takich 5 prostych nawyków to, w jaki sposób możesz być dumny czy dumna z siebie, że będziesz miała duże powodzenie, jeżeli chodzi o tematy właśnie odchudzania czy tematy zdrowego życia. I już Wam od razu opowiadam odnośnie właśnie tych prostych nawyków. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to staramy się jeść jak najmądrzej. Każdy z nas, każda z nas ma jakąś tam wiedzę dietetyczną, nie? Widzimy, że coś jemy, coś nam mega nie służy, to staramy się tego nie jeść. Widzimy, że coś jest tak przetworzone, że po prostu aż głowa Cię boli w momencie, jak zaczynasz tą rzecz jeść, no to staraj się jeść tego jak najmniej, nie? Czyli staramy się po prostu tą dietę uprościć i wybierać najlepsze, najmądrzejsze po prostu wybory, jakie się da. Większość z nas robi, jakby jest duża taka tendencja do tego, że jeżeli chcemy się na przykład odchudzić czy zdrowo odżywiać, no to idziemy w taką totalną skrajność. Czyli ta skrajność wygląda tak, że po prostu najpierw pieprzam po prostu najbardziej przetworzone żarcie, jakie tylko widzę, i ten magiczny dzień, czyli jutro, jest takie hiszpańskie powiedzenie odnośnie tego, że jutro jest najbardziej zajętym dniem w życiu, bo zawsze się wszystko odkłada na jutro, nie? I wiecie, i tutaj jeszcze jak jutro, to ja tutaj będę się objadać, będzie hulaj dusza, piekła nie ma, natomiast I wiecie, i po prostu śmieci, nie? Ciach, ciach, ciach w siebie, bo są masę innych rzeczy jest, nie? Ale i to jest po prostu taki błąd i warto, ja sama go kiedyś robiłam, nie? Ale jak już tutaj jesteś, rozumiesz, jakby wyłapujesz te rzeczy i przez to łatwiej jest Ci później tego błędu nie popełniać. Bardzo dziękuję za komplementowanie mojego koloru włosów. Zdrówko kawą. I powiedzmy sobie szczerze, nie? Większość z nas, jak coś nas ciekawi, nie? No to sobie tam czytamy o tym. Różnego rodzaju jakieś artykuły, nieraz książki, wchodzimy jakieś posty, czytamy, nie? Czyli mamy pewnego rodzaju wiedzę i też mamy taką obserwację wewnętrzną, więc wiemy, co nam służy, a co nam nie służy. Dlatego ta pierwszy zdrowy nawyk to jest to, żeby jeść mądrze, żeby się nie przejadać. W momencie, gdy chcemy się odchudzić, to takie lekkie odczucie niedosytu jest super. Ja Was oczywiście namawiam zawsze do tego, żeby być w deficycie kalorycznym, jak chcesz się odchudzić i żeby jeść większą ilość białka przez tam dużo pozytywnych wpływów właśnie, jakie ma to białko na Ciebie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że na samym początku, jak będziesz się starać jeść najmądrzej jak się da, najlepiej jak się da, jak zasługujesz na to, żeby to jedzenie było naprawdę na wypasie, no to zobaczysz, że to przyniesie naprawdę piękne efekty. Czyli to jest to, jeżeli chodzi o nasze jedzenie i ten pierwszy prosty nawyk, czyli jedzenie takie proste. I na przykład fajnie było to określone też w książce Ikigai, to jest taki japoński sposób na długie życie. I oni tam właśnie bardzo prosto tłumaczą właśnie to, że właśnie takie lekkie niedojadanie, że jedzenie tych posiłków nie co chwilę, tylko właśnie tam 3 takie duże posiłki. I to jest też potwierdzone na tym, że oni mają faktycznie dużo dłuższą ilość, jakby długość życia, nie? I to jest bardzo ciekawe, nie? Że po prostu robisz sobie takie, jakby prosto się odżywiasz, nie? Że po prostu, jeżeli chcesz się odchudzić, to po prostu lekki taki deficyt, lekkie niedojedzenie, co jest też po prostu, jak też wynika z badań, to właśnie taki lekki deficyt kaloryczny, on też bardzo działa na nasz system właśnie odpornościowy i przekłada się na długość życia, nie? Więc tyle. Jeżeli chodzi o jedzenie, nie? To jest ta prosta, mega sprawa. Druga z rzeczy to jest właśnie
to, żeby ruszać się więcej. Słuchajcie, tutaj też nie trzeba kończyć fizjoterapii, nie trzeba mieć 5 trenerów, czy nie trzeba po prostu robić aktualnie modnego treningu. Patrząc właśnie też na badania, to okazuje się, że właśnie spacery są taką rzeczą, która pomaga właśnie długofalowo w tym, żebyś miała dłuższe życie i lepsze zdrowie i mniejszy procent tkanki tłuszczowej w organizmie. To jest naprawdę niesamowita sprawa. I to jest tylko i wyłącznie spacer. Nieraz my to sobie utrudniamy, bo wydaje nam się, że to trzeba po prostu, wiecie, mieć jakieś przyrządy, które Ci pomogą wisieć na linie, czy po prostu nie wiadomo, jakie inne dziwne rzeczy robić, a tutaj w zupełności, jeżeli startujemy z rzeczy takiej podstawowej, czy nawet jeżeli też jakby inaczej funkcjonujemy, już jakiś mamy odsetek treningu, jakieś doświadczenie treningowe, to ten spacer i tak jest bardzo dobrą rzeczą, żeby go zrobić. Czy jeżeli chodzi o ruszanie, to inna forma ruszania się to jest to, żeby mieć więcej tego spontanicznego ruchu, czyli zamiast jechać windą, schody. Zamiast schody ruchome, schody standardowe, na których trzeba chodzić, nie? Jak potrzebujesz, jakby widzisz, że mało się ruszasz, bo cały dzień siedzisz, no to po prostu nawet siedząc sobie w pracy, nie? To można sobie po prostu porobić proste rzeczy, jak troszkę porozciągać, poruszać ciało na wszystkie możliwe strony. I to już jest zawsze jakąś dodatkową formą ruchu i o tym też warto jest pamiętać. Czy po prostu jak widzisz, że tak, no nie jesteś usatysfakcjonowana z tego, jak wyglądają Twoje mięśnie, nie wiem, pośladki, brzuch, ramiona, uda, no to wtedy po prostu zaczynamy wzmacniać te mięśnie. Nawet od takich prostych rzeczy, o których mówiliśmy we wtorek, czyli prostych przysiadów, kochana załogo, prostych przysiadów w momencie, jak robisz sobie kawę rano, czy pompeczki o ladę kuchenną, nie? To jest właśnie to. To jest właśnie to. Do tego dojdziemy jeszcze, Edytko, poczekaj. Więc tu jest większa ilość ruchu. I to wcale nie jest tak, bo popatrz, że to musi być jakieś strasznie trudne, bo w momencie, gdy masz dużo, jakby mocną, dużo pracy, nie? Masz po prostu jeszcze masę innych zajęć i dołożysz sobie jakiś hardkorowy trening, na przykład dla zawodowców, czy jakiś mocny crossfit, to wtedy co może się stać? No możesz mieć dużo większą ilość kortyzolu w organizmie, możesz się słabo regenerować i zaraz zechcesz po prostu urwać to, skończyć, nie? A zamiast tego, jak zaczniesz robić treningi, które są tak zwanym low impact workout, czyli taki trening, w którym no, dźwigasz ciężary, w którym robisz jakieś proste dosyć ćwiczenia, to jesteś w stanie robić to długofalowo, przez dłuższy okres czasu, nie? Nie szarpiesz się z sobą, nie mordujesz się na treningu, jakby wzmacniasz swoje ciało, widzisz to i czujesz to, natomiast też nie mordujesz się załogo. I proszę mi dać znać w komentarzu, czy to jest dla Ciebie zrozumiałe, lub jeżeli jesteś na telefonie, to kliknij kilka razy w ekran, żebym ja widziała, że to jest to, co rozumiecie, nie? Czyli po prostu uproszczamy dzisiaj tak prosto, jak się tylko da, kwestie najpierw już było jedzenia, teraz ruszania się. Mamy jeszcze 3 proste rzeczy. Także czekam na reakcję od Was i lecimy sobie dalej. Trzecią rzeczą jest picie. I tutaj od razu mogę powiedzieć, że woda to jest ta rzecz, która jest tak mega niedoceniana. Woda załogo. Czyli właśnie to, dziękuję za serduszka. To jest to, nie? Że ta woda właśnie to jest w momencie, gdy my chcemy mieć zdrowe życie, gdy my chcemy się odchudzić, gdy my chcemy być bardziej skupione, to potrzebujemy jej więcej wypijać, gdy chcemy lepiej trawić, nie mieć jakiegoś zatwardzenia, mieć bardziej odżywiony organizm, lepiej wyglądającą skórę, to potrzebujemy pić więcej wody. Czyli to jest naprawdę mega proste, zobaczcie, nie? Dziękuję. Czyli kochana załogo, pijemy po prostu tej wody więcej. I tutaj od razu nie powiem, że będziemy teraz cudownie pić wodę, kurde, z kałuży, jak to było w Ladies, i po prostu naparzać się, tylko, no popatrzcie, ja tutaj z Wami piję kawę, nie? Piję piękną, czarną kawę, to widać ją tutaj troszeczkę. Druga dzisiaj moja kawa, bo wstałam wcześniej, pojechałam na badania, wczoraj położyłam się za późno trochę, bo byłyśmy w kinie na filmie Elvis. Od razu Wam powiem, że jest naprawdę dobry film, że jeżeli szukasz jakiejś dobrej rozrywki na poziomie, to od razu
polecam Wam, żeby sobie zobaczyć film Elvis. Pięknie zrobiony, taki sam reżyser jak Moulin Rouge. Świetny, naprawdę. Aż zaczęłam słuchać muzyki Elvisa. Ok, czyli lecimy sobie po prostu z tą wodą, nie? I tutaj nie chodzi o to, żeby być po prostu idealną i udawać, że tylko i wyłącznie będziemy pić wodę, że ja już teraz po prostu nie będę pić niczego innego, alkohol po prostu w życiu nie popatrzę, soczek nie, nigdy w życiu, Coca-Cola, fuj, nie tykam się takiego dziadostwa. Nie, tylko załogo po prostu wybieramy najmądrzej jak się da. Jeżeli mamy właśnie ten cel, że chcemy się odchudzić, no to oczywiście ta woda powinna być naszym priorytetem. Później, oprócz wody, no to wiadomo, nie? Jaka woda? No, jaką jesteś w stanie wypić, nie? Tak jak Wam mówiłam, to jest to, pytacie mnie często teraz po ostatniej rolce, jaką przygotowałam odnośnie tego, co zrobić, żeby pić w prostszy sposób, to pytacie mnie, jakie ja minerały przyjmuję, to Wam dzisiaj nagram o tym też krótką rolkę i ona będzie też w przeciągu właśnie całego tego tygodnia. I popatrzcie, to jest tak, że znowu sobie utrudniamy rzecz, nie? Czyli po prostu wypijamy, jeżeli mamy możliwość po prostu wody, która jest filtrowana. Jeżeli nie jestem w stanie wypijać filtrowanej, to kupuję sobie gazowaną lub średnio zmineralizowaną. Widzę, że bolą mnie na przykład mięśnie, ta moja skóra nie wygląda za dobrze, to lecimy po prostu z większą ilością minerałów, czyli średnio albo wysoko zmineralizowana. Po prostu pijemy tej wody więcej, nie? To jest właśnie to. I systematycznie wyrabiamy sobie nawyki. Idę na miasto, biorę butelkę z wodą, jestem sobie w domu, to przygotowuję wodę w butelce dwulitrowej i popijam po prostu ze szklanki przez cały dzień, nie? A jeżeli chce się... Czyli tak, nie? Dalej. Czyli jeszcze co z tą wodą można zrobić, nie? No ja robię tak, że ja ją po prostu, pomimo tego, że w Warszawie woda jest filtrowana, jest dobra, to ja robię tak, że po prostu z kranu filtruję. Mam jeszcze taki filtr prosty, zwykły, który uzdatnia moją wodę o magnez i oprócz tego jeszcze dorzucam minerały, przygotowuję dwie takie butelki i wypijam, czyli łącznie wypijam 4 litry wody załogą przez właśnie cały dzień. I tak. Czyli po prostu też dalej idąc, nie, to nie udajemy, że po prostu jesteśmy idealne, witam załogo. Powiem tak, jeżeli przerywa, to bardzo jest mi przykro, natomiast to chyba jest po prostu też kwestia u Ciebie, internetu, gdyż nikt tutaj o tym nie pisze, że przerywa. Ja mam cały czas internet podłączony, wszystko działa dzisiaj bez żadnych problemów, więc tak, jak dziewczyny piszą u mnie, jest okej. Dobra. Woda. Dalej idąc, nie? Czyli po prostu robimy tak, chcesz pić przygotowaną, pij, chcesz ciepłą, pij, chcesz zimną, pij, chcesz dodać lodu, pij, chcesz dodać, tak jak ja tutaj mam na przykład mięty, śmiało, pij, cytrynę, nie ma problemu, imbir, dodaj co chcesz, by tej wody wypijać po prostu chociaż te 2 litry dziennie, nie? I żeby to była ta Twoja baza, jeżeli chodzi właśnie o to, że na przykład chcesz się właśnie odchudzić i widzisz, że pijasz dużo jakiejś słodkiej herbaty, kawy, czy jakichś soków, napojów słodkich, to minimalizuj ilość słodkości. Zastąp ze słodkich właśnie napojów napoje, które mają w sobie na przykład słodzik. Tak, tak. Ja kawałek jabłka ma wkrojony dzisiaj właśnie jedna z dziewczyn. Super sprawa, nie? Ja mam właśnie miętę i minerały, nie? W wodzie i tyle. Czyli po prostu, dlaczego też nie wypijamy rzeczy, które są słodkie? Bo po prostu dostarczają nam dużo więcej kalorii, nie jesteśmy w stanie zareagować na to, czyli nie odczuwamy, że jesteśmy nasycone, a dowalamy sobie więcej kalorii, nie? Czy nie wiem, kwestia alkoholu, no to jak najbardziej to już jest kwestia tego, że przy tym jest po prostu też choroba, czyli jakby jest choroba alkoholowa, to jakby nie warto jest robić tego codziennie, żeby po prostu się nie władować w coś takiego, tylko jeżeli sporadycznie napijesz się lampkę wina czy jakichś innych rzeczy, no to wiadomo, że jest okej, nie? Ale powiem tak z doświadczenia, że jak ja widzę, że na przykład jak wypiję więcej niż 2 lampki wina, co teraz nie piję w ogóle alkoholu przez okres 75 hard, bo tam jest taki zakaz, to czuję się zdecydowanie lepiej, lepiej się wysypiam, lepiej się regeneruję, więc dla mnie to jest okej.
ale rozumiem, że nie każdy musi tak robić jak ja, nie? I że raz na jakiś czas można sobie wziąć i wypić lampkę wina czy tam piwo, nie? Bo to bardzo fajnie ochładza. Jeżeli chodzi o jakie minerały, to moje minerały szybciutko Wam pokażę. Dobra, witam ponownie, fajnie Was widzieć, kochana załoga. Ja sobie kupiłam takie minerały, które nazywają się F Multi Minerals, firma 4Meds. I tutaj, tak jak Wam mówię, ja sobie za nie zapłaciłam, nikt mi za to nie płaci, sama już je prawie że kończę, więc będę musiała kupić nowe opakowanie. To jest taki biały proszek, który wrzucam, znajduje się na końcu butelki, zazwyczaj po prostu w ostatnią szklankę muszę go zamieszać i po prostu wziąć i wypić, nie? Tyle. Dobra, więc mamy temat wody opanowany, wszystko już wiemy. Jeżeli jakieś pytania się pojawiają, to piszcie śmiało. Widzicie, że w międzyczasie, jak są one powiązane z danym tematem, to je rozwiązuję i o nich mówię. Kolejna z rzeczy to jest sen. To jest to, czego ja dzisiaj miałam trochę za mało. Dlatego też jestem takim mrukiem trochę, nie? Takie, że nie chce mi się z nikim gadać, jestem głodna, po prostu nie dotykaj, nie gadaj po prostu ze mną, bo jestem niewyspana, nie? I teraz tylko w głowie, co ja teraz zrobię, żeby jak najszybciej trzasnąć sobie drzemkę? Dobra, więc dlaczego ten sen jest taki ważny? Właśnie zdolność regeneracji. Później, tak, dobra, to dokończymy. Lidia pisze, że nie może wypić tyle wody, nie chce mi się pić i jak to zrobić, jak pije na przymus, to mi niedobrze. Słuchaj, no to wtedy po prostu rozkładasz te 2 litry wody, czyli ile to jest? 8 szklanek, nie? Ja wiecie, że nie jestem aż tak rewelacyjna z liczenia, nie? To nie mogę teraz napisać, bo prowadzę podcast na żywo. Wczoraj jakby pod tą wcześniejszą rolką Wam pisałam, później w komentarzu napiszę Wam tą nazwę minerałów i też zrobię osobną rolkę, bo to prosicie odnośnie tych minerałów, które ja piję. Dalej. Love you, pamiętaj. Czyli troszkę się wytrąciłam z równowagi. Tak, jeżeli chodzi o to picie wody, no to jeżeli masz świadomość tego, że pomaga Ci to w tym, żebyś lepiej trawiła, żebyś nie była taka głodna, żeby Twoje ciało było bardziej odżywione, żebyś właśnie miała lepszą skórę, była bardziej skupiona, to warto jest to zrozumieć. I warto jest też wiedzieć to, że albo my się zachowujemy właśnie jak rozwydrzone nastolatki, małe dzieci albo dorosłe osoby. To warto jest to przerzucić i powiedzieć sobie, okej, dobra, jestem dorosła, wiem, że mi to służy, po prostu trochę się przymuszę i wypiję tą wodę. I tu wcale nie chodzi o to, żeby wypić po prostu tak dulczkiem całe 2 litry wody. Nie, my to rozkładamy na cały dzień. Możesz pić po posiłku, możesz pić pomiędzy posiłkami, w każdym razie trzeba po prostu tą wodę wypijać i tyle. Żeby mieć więcej minerałów również. Dobra. Teraz mamy sen. Sen jest nam potrzebny, żeby się zregenerować. Tutaj tylko Wam powiem, jakby kwestia długowieczności, to też jest bardzo ważna, tylko to jest kwestia też, jest coś, co się nazywa chronotyp snu. I żeby tam za bardzo w to nie wchodzić, no to to są takich, tam jest kilka takich typów. Warto jest to sobie w razie, co, jeżeli jest to dla Ciebie ciekawe, wygooglać. Czyli chodzi o to, że mamy różne rodzaje snu, czyli jakby różne osoby różnie, w różnym czasie lubią się usypiać. Na przykład moja Jarka to jest osoba, która też wcześniej wstaje troszeczkę później niż ja, ale kładzie się dużo później niż ja. Ja na przykład wykształciłam w sobie coś takiego, że ja już potrafię o godzinie 20 się położyć spać, ale wstaję o 4 albo tam 4:45, nie? Więc wtedy mi się najlepiej pracuje. No. To jest to. Ale wiem, że każda z osób trochę inaczej funkcjonuje. Ja mam swoją firmę, ja sobie ustawiam rytm dnia i w taki sposób funkcjonuję. Wiem, że jeżeli właśnie pracujemy dla kogoś, to kwestia wygląda inaczej. Co Wam mogę powiedzieć ze snem? No to tutaj niektórzy mówią, że nie lubię spać. No to po prostu wybierasz niezbędną ilość, takie niezbędne minimum, które pomoże Ci w tym, żeby dobrze funkcjonować, dobrze się w tym wszystkim czuć, nie? Żebyś widziała, że nie masz po prostu wiecznie podkrążonych oczu, że nie jesteś wiecznie wkurzona, zła, głodna, nie możesz się nasycić, bo za to też odpowiada sen, nie? Dobra, jeżeli chodzi o sen, a na przykład odchudzanie, to w momencie, jak było robione badanie i było zbadane 2 grupy, obie grupy były, kochana załogo,
Obie grupy były w deficycie kalorycznym, nie? Czyli powiedzmy tam 50 osób było w deficycie, wszystkie jakby były w deficycie, ale połowa, czyli tam 50 osób, powiedzmy, nie pamiętam już dokładnie tych liczb, spała właśnie poniżej 5, coś około 5 godzin, a druga grupa tak 8-9, nie? I oni, wiadomo, no będąc w deficycie, oni zrzucili taką samą ilość kilogramów, tylko różnica była taka, że ta grupa, która się nie wysypiała, zrzuciła dużo więcej masy mięśniowej, która jest nam potrzebna, którą chcemy chronić, a zrzuciła dużo mniej masy tłuszczowej, tkanki tłuszczowej. A grupa, kochana załogo, ta grupa, która się wysypiała, to jest grupa osób, która oczywiście tyle samo zrzuciła, tylko że zrzuciła dużo więcej masy tłuszczowej, tkanki tłuszczowej, a dużo mniej mięśniowej, więc to jest bardzo dobre dla nas, to wysypianie się. Kwestia też greliny i leptyny, czyli hormonu głodu i hormonu sytości. Pytacie mnie, czy chcę coś z Avonu. Moja mama tak zawsze pytała jeszcze, jak żyła, nie? A ja mieszkałam w domu. No, nie, dziękuję. Dobra, więc tutaj mamy kwestię snu. No i to też Wam nie powiem, że trzeba po prostu, każdy będzie miał tak samo sen jak ja, że będziecie wstawać i kłaść się o tej samej porze. Nie, każdy ma swoje życie, różne godziny wstawania, jak macie małe dzieci, to w ogóle to jest też uzależnione, ułożone wokół też rytmu, jakie dzieci mają, nie? Nie daj się prosić. Dobra, chcę coś z Iwony, tylko jeszcze musisz mnie napytać. Nie wiem co. Żel pod prysznic. Dobra, sorry. Abstrahując. Sen. Kwestia wysypiania. To jest priorytet. Regenerujemy się lepiej. Nawet nasza podświadomość, czyli też to, że mamy jakieś problemy, też w dużej mierze to wszystko się układa w naszej głowie, nie? To jeszcze nie do końca jest zbadane, nie ma jeszcze na to aż tyle właśnie danych takich twardych, ale jak najbardziej to też jest bardzo ważna rzecz, żeby się regenerować. I teraz moja przyjaciółka niebawem, Daria Łukowska, napisała książkę o śnie. Także jak będzie tylko premiera tej książki, ja ją kupię, przeczytam, to Wam też ją będę polecać, bo Daria jest mega konkretną kobietą, zna się dobrze na tym temacie i ona tam dużo, dużo na pewno fajnych informacji poda. Więc wysypianie się, nie? Mamy już, jesteśmy na etapie jedzenia, ruszania, picia, snu i teraz mamy pozytywne myślenie. Ale tu od razu wiem, powiecie mi, ty stara, nie? Pozytywne myślenie, nie? W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja, nie? A tutaj pies mi nie żyje, tu mi się coś stało, tu po prostu popatrz na politykę, inflację i to wszystko. Trochę inaczej mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, żeby wiedzieć, czego pragniesz, czego chcesz w życiu i żeby to realizować, żeby nauczyć się takiej rzeczy, która jest, jakby wyjść trochę z tego chaosu. Jestem teraz na etapie czytania, już kończenia książki i Wam ją pokażę. Książka nazywa się, jest to Cal Newport, ją napisał, Praca głęboka. Bardzo dobra, konkretna książka. W każdym razie, właśnie, teraz jestem na etapie takim, że Cal opowiada o właściwie takim pisarzu z Anglii, który bardzo fajnie opisuje życie tak standardowej osoby, ale to było tam ze 100 lat temu, nie? I tak, upchnięcie 40 godzin w 4 dniach, a przepraszam, to jeszcze nie to, to było wcześniej. Dobrze, więc lecimy sobie dalej, nie? W tej książce bardzo tutaj jest fajnie powiedziane też to, że warto jest to, żeby być skupioną, żeby siadać i robić sobie po prostu to, co jest dla nas ważne w ciągu naszego dnia, ale to już jest chyba to. Mówicie, że jeżeli w ciągu tych 16 godzin, czyli tutaj jest kwestia tego, że 24 godziny to jest tyle czasu, ile mamy w ciągu dnia, 8 godzin standardowa osoba pracuje, czyli zostaje też 16. I tutaj autor podsumowuje. Mówicie, że jeżeli w ciągu tych 16 godzin mój typowy człowiek nie będzie oszczędzać sił, to zabraknie mu ich na 8 godzin w pracy, nieprawda? Wręcz przeciwnie, z pewnością będzie miał ich więcej na służbowe 8 godzin. Mój typowy człowiek musi przyswoić sobie jedną z głównych prawd. Władze umysłowe są zdolne do nieustannej, wytężonej aktywności, nie męczą się jak ręka czy noga. Potrzebują tylko odmiany, nie odpoczynku, chyba że podczas snu.
czyli jakby żeby wam właśnie fajnie to opowiedzieć. To tutaj jest kwestia też tego, że my szczególnie teraz rozpraszamy się po prostu nieustannie, nie? Nie umiemy się skupić. Mamy wielkie marzenie. Chcę wreszcie wyglądać po prostu tak i czuć się tak, że będę z siebie dumna, nie? Mam powiedzmy takie marzenie, ale co się dzieje, nie? Tutaj pies zachorował, sąsiadka dzwoni, zrób proszę to. W telefonie się okazuje, siedzę po prostu 2 godziny i oglądam życie innych ludzi, nie? I tak krok po kroku, nie? I się rozwala te 16 godzin, które nam zostaje, czyli powiedzmy 8 godzin śpimy, 8 pracujemy, to mamy te 8 godzin. Jeżeli dobrze liczę, jeżeli nie, to sobie to podliczycie, nie? I przez te 8 godzin rozwalamy ten czas na drobne, nie? Nie to, że odpoczywamy, że po prostu, nie wiem, czytamy dobrą książkę. I tutaj właśnie w tej książce jest bardzo fajna idea, czyli idea taka, że jeżeli masz pasję, masz cel, to po prostu w tym wolnym czasie, oczywiście rodzina, nie? Sen, jak najbardziej, ale pozostały czas kierunkujesz po prostu w kierunku tego, co jest teraz Twoim priorytetem. Czyli masz to 8 godzin, chcesz założyć, nie wiem, swoją firmę, nie? To czytasz, uczysz się, rozwijasz, zaczynasz robić te rzeczy, które chcesz robić w tej swojej przyszłej firmie. Masz ten cel, że chcesz być zdrowa, silna, chcesz się odchudzić na przykład, to po prostu robisz, co się da, czyli idziesz na spacer, czytasz mądrą książkę, słuchasz tutaj na przykład tego podcastu, nie? Robisz po prostu, czy przerabiasz moje szkolenie Odchudzanie dla leniwych i krok po kroku ta Twoja uwaga zostaje po prostu skierowana na te najważniejsze dla Ciebie aktualnie rzeczy. I to moje pozytywne myślenie, które tutaj przekazałam takim skrótem poniekąd myślowym, to jest to, że uczysz się, rozwijasz, robisz te rzeczy z takim nastawieniem, że ja jestem dla siebie ważna w swoim życiu. Moje cele są dla mnie ważne w moim życiu, a nie to, co się dzieje w wiadomościach, nie to, co się dzieje na Facebooku, nie to, co się dzieje wszędzie indziej. Tylko po prostu jak już się tam wchodzi, to się idzie po te najważniejsze rzeczy, nie? A nie po to, żeby się zabijać ten czas, nie? I przeglądać Facebooka, w którym niektórzy mówią, że nic nie ma. I że nie da się przejrzeć Facebooka do końca. Jasne, że się nie da. Tak samo jak nie da się obejrzeć Netflixa do końca, bo cały czas są dokładane nowe informacje i całe życie, jakbyśmy nawet poświęciły do śmierci, to nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego obejrzeć, więc po co się męczyć? Dobra, więc to pozytywne myślenie, kochana załogo, to jest tak, jakbyś zabrała swoją moc z powrotem. To jest tak, jak na przykład przychodzi moment, nie? Gdzie kończysz liceum, robisz maturę, nie? I robisz tą maturę i przychodzi moment, co ja chcę robić w tym życiu, nie? Ja na przykład nie wiedziałam, co ja chcę robić w życiu, nie? Byłam tak wycofana i pozamykana, że ja mówię, kuźwa, nie wiem, nie? Wybrałam sobie, kończyłam liceum gastronomiczne i później właściwie wybrałam turystykę międzynarodową, czyli taki rodzaj studiów, na których chodziła już moja siostra, nie? W międzyczasie zaczęłam pracować i studiować zaocznie, później robiłam po prostu bardzo dużo różnych rzeczy. Uczyłam się języka, zaczęłam czytać książki. Robiłam po prostu masę różnych rzeczy. Później po studiach zaczęłam pracować w turystyce. Pracowałam w gastronomii we wszystkich możliwych jakby etapach, nie? Aż po PR menadżerkę restauracji. Robiłam, cześć Sylwia, cześć Kerwie. Robiłam bardzo dużo rzeczy, aż w końcu doszłam do tego, co jest dla mnie najważniejsze, co jest tą moją pasją i już od 7 lat ze skupieniem to robię, nie? Po śmierci mojej mamy. I dla Ciebie też tak właśnie chcę Ci powiedzieć, że jeżeli Twoim celem jest teraz Twoje życie, Twoje zdrowie, to po prostu trzeba się za to zabrać. Bo jeżeli będziemy żyć i mówić sobie, ja nie mam na to czasu, mam tyle pracy, tyle jest do obejrzenia na Netflixie i do przejrzenia na Facebooku, nie? No to możemy sobie po prostu wymówkami całe życie zmarnować. Albo możemy po prostu się maksymalnie skupić i z takim pozytywnym wzmocnieniem, po to właśnie jest to pozytywne myślenie, nie? Czyli dajesz sobie pozytywne wzmocnienie i pozwalasz na to, żeby Twój cel był dla Ciebie w Twoim życiu ważny, nie? I wyciszasz ten szum i idziesz do przodu. Dobra, to są te wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli zaskakujące nawyki, które pomogą Ci w odchudzaniu i w zdrowym życiu.
Jedzenie, prosta sprawa. Ruszanie, prosta sprawa. Picie, sen, pozytywne myślenie. To są te wszystkie rzeczy, o których właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy. I jeszcze raz chcę Was o jedną rzecz prosić, ponieważ ten podcast, nikt mi za niego nie płaci, jak widzicie, nie? To jest rzecz, którą ja robię specjalnie, żeby Wam pomóc, żeby po prostu więcej osób było silnych, zdrowych i pewnych siebie, bo na tym mi zależy, na Waszym zdrowiu i powodzeniu. I jeżeli jest to dla Ciebie wartościowe, to będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz u siebie, czy wyślesz osobie, która jest Ci bliska, której chcesz właśnie pomóc, bo widzisz, że ma zmagania, jeżeli chodzi o odchudzanie, jeżeli chodzi o zdrowe nawyki, to bardzo mi będzie, będę Ci bardzo naprawdę mega, mega wdzięczna, jeżeli to udostępnisz u siebie, bo dzięki temu właśnie te algorytmy mediów społecznościowych, one też pomagają we wzroście mnie i mojej firmie, mojemu podcastowi i dotarciu do większej ilości osób. Dobra, bardzo dziękuję za udostępnienie wszystkie. I teraz przelecimy przez pytania. Jeżeli jakieś macie, to zapraszam. Jedzenie to nieprosta sprawa. A widzisz to, Aga, mówiłam o tym na początku, także posłuchaj proszę jeszcze raz. Upraszczamy sprawę najbardziej jak się da. Pozdrawiamy z Bydgoszczy. Mam książkę Chudni w czasie snu. Zapisuję, sprawdzę. Dobra, jeżeli chodzi o te minerały, tutaj jak mówiłam, to Wam później napiszę w komentarzu. Damian, pozdrawiam Ciebie też serdecznie, wspaniale, że jesteś. Powiem Wam, że bardzo ładnie rozrasta nam się nasza społeczność. Mam już 19 tysięcy na fanpage'u Anna Sośnierz Trenerka. Na moim profilu osobistym na Facebooku jest ponad 35 tysięcy osób i tak YouTube się rozwija, jest ponad 3,6 tysiąca, na TikToku prawie 37 tysięcy i tak naprawdę to pięknie rośnie. Nie mówię to po to, żeby się po prostu jakoś chwalić i mówić, że to jest najważniejsze, bo dla mnie zawsze najważniejszy jest jeden człowiek. Ja mam codziennie taki cel w ciągu dnia. Pomóż jednej osobie właśnie w takiej pozytywnej zmianie w życiu i w daniu po prostu mocy z powrotem. I ja to robię. Dlatego bardzo jestem Wam za to wdzięczna, bardzo za to dziękuję. No właśnie, Damian, kierowca międzynarodowy. Pozdro, Damian. Bardzo się cieszę, że jesteś. Ania pyta, gdzie można kupić te minerały. No powiem szczerze, że ja sobie te minerały wygooglałam i później kupiłam w sklepie internetowym. Przyszło mi do paczkomatu, czy tam do paczkomatu, nie? Pod blokiem. Także tyle. Jakby wiecie, że ja nie zamierzam jakby się bawić w jakieś różnorodne współprace, więc no nie będę ja tego sprzedawać, nie ma sensu, nie? Musimy się skupić na najważniejszych rzeczach, a podobno ta firma F-Mineral4Meds jest podobno bardzo dobrą medyczną firmą, która robi dobre suplementy, tak mi ktoś powiedział, natomiast no właśnie. Ania napisała, że nauczyła się pić kawę bez śmietanki i cukru, jest okej. Dobre. O, Mariola pisze, że nie słodzę wcale, jak mam ochotę na słodycze, robię galaretkę, lubię owoc. Bardzo mądrze, dobra. To tyle. To tak, kochana załogo, to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz, Twoja ulubiona trenerka. Czyli co my tutaj robimy? Z szacunkiem, z empatią odchudzamy osoby, które są zapracowane, które mają nadwagę czy otyłość i robimy to po prostu... To jest dla normalnych ludzi, po ludzku, nie? Czyli bez restrykcyjnych diet, trenując w domu z dobrą energią, nie? Więc wszystkiego dobrego. Jeszcze raz Wam tylko powiem to. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za właśnie udostępnianie. Tak jak Joasia pisze, że grupa się nie rozrasta bez powodu. Jak najbardziej. Słuchajcie, ja Wam powiem tak z dobrego serca, że ja codziennie, ja teraz jestem w trakcie studiów, czyli studiuję teraz podyplomowo, to jest moja druga podyplomówka i uczę się coaching zdrowia i żywienia. I za każdym razem, jak się coś nauczę, to coś się dowiem, to robię tak, że najlepiej mi się to utrwala, oczywiście jak to zapiszę, a później jak Wam to podam, nie? I dlatego macie co chwilkę jakieś świeższe informacje, bo po prostu jak się uczę, to Wam to dalej podaję, nie?
Pracuję teraz też nad takim 3-miesięcznym wyzwaniem, które będzie już pod koniec roku. Będzie to wyzwanie, w którym będziemy się odchudzać w takiej w grupie. Będziecie mieć ode mnie ułożoną, znaczy osoby, które się za to zdecydują, nie? Będziecie mieć ułożoną dietę od dietetyczki i krok po kroku po prostu będziemy robić treningi. Ja Wam będę pomagać, motywować, inspirować, dawać najważniejsze rzeczy, które będą potrzebne do tego, żeby mieć piękną, silną, zdrową sylwetkę. Dobra. To tyle, piękna załogo. Bardzo Wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. To jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Mamy już 208 odcinek i wszystkie podcasty można usłyszeć na Spotify i na Apple Podcast. Dziękuję bardzo. Dbajcie o siebie, załogo. Wszystkiego dobrego.